Cześć, tutaj Piotrek, kanał CBD Recenzje. Dzisiaj mam dla Was susz CBG od doktora Ziółko. O! Jak zawsze słoiczek jest dla Was. Wiecie co robić, żeby dostać, zresztą pod filmem napiszę. Otworzyłem słoiczek, tam był taki topik. Plus jeszcze takie... Taka spora część, którą oderwałem i zmieliłem. Halo. Dobra. I zwaporyzujemy moim nowym dzieckiem Razer Extreme. I jak zwykle bombo. Po otworzeniu słoika, po otwarciu słoika daje się wyczuć bardzo charakterystyczny taki cytrusowy aromat, taki bardzo świeży. Susz jest w ogóle bardzo wilgotny. Nie trzeszczy, nie kruszy, jest fajnie zbity i fajnie wilgotny. Dobra, wrzuciliśmy trochę. Także to zostaje, to leci los. No i lecą też wlepki. Dobra. Zobaczmy, czy coś się tam wygenerowało. Parę mamy ustawioną temperaturę na 220 stopni. Dobra. Bardzo przyjemny aromat właśnie, czy to lemonki, czy takiego troszeczkę cytrusowatego grejpfruta. Chmurki bardzo pokaźne. Jak na Razer Extreme, to jest przy drugiej chmurce taka chmura, to jest naprawdę dobrze. Bardzo ciekawy, absolutnie nie męczący susz. Nie jest on ciężki, jest taki fajno orzeźwiający. Gdzieś może nawet wyczuć taką troszeczkę z jednej strony właśnie tą cytrusowatość, a taki jakby drugi bukiet to na przykład arbus. I to nawet troszeczkę taki słodkawy. Jak zwykle jestem z Wami szczery. To jest trzeci susz od doktora Ziółko, który recenzuje, i jest to najlepszy susz, jaki od niego kupiłem. Naprawdę jest sztosem. Bardzo fajny, nie męczący, nie absorbujący. W ogóle nie ciężki w posmaku, absolutnie nie czuć żadnych wilgoci czy takich nieprzyjemnych, ziemistych nut. Gdzieś jest ten cytrus. Gdzieś jest troszeczkę słodkość jakby takiego bardzo delikatnego arbuza. I to jest ten jeden z niewielu suszy, który spokojnie sobie kupię jeszcze raz, bo na to zasługuje. Przepyszny, niezwykle wydajny, naprawdę wrzuciłem tam niedużo.
Przepraszam, chwila przerwy. Wrzuciłem tam niedużo, ale no tak jak widać, chmurką nie widać końca. Może gdzieś nawet lekko lemon wyczuwalny. No ale jestem pod wrażeniem, doktor Ziółko. Tutaj propsy naprawdę na dzielni. Zobaczymy, jak to wygląda zwaporyzowane. Nie chciałem już ciągnąć więcej niż 220 stopni. Także na 220 zaczęliśmy i zakończyliśmy. W ogóle jeszcze jest kwestia nowego urządzenia, jakim jest właśnie Arizer Extreme Q. No jest to coś, z czego jestem bardzo zadowolony i o tym na pewno nagram osobny film. W sumie jest to waporyzator, którego używam w 90% przypadków waporyzacji. Bardzo wygodne urządzenie, bardzo wydajne. Trzeba pamiętać, żeby się nie poparzyć. Właśnie. Dobra. Tak wygląda ten. A tak wygląda po waporyzacji. Także raz jeszcze dzięki. Do zobaczenia, doktor Ziółko. Naprawdę kawał dobrego suszu. Jak inne twoje były spoko, tak te są eleganckie, ten jest elegancki. A żeby dostać słoiczek, wiecie co robić. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się.